No, cześć wszystkim. Dzisiaj gra komputerowa Star Wars 2, albo jak ktoś woli Gwiezdne Wilki 2. Gra z 2006 roku. Jest to bezpośrednia kontynuacja Star Wars, Gwiezdnych Wilków. Jeżeli chodzi o samą grę, no to mamy tutaj XXIII wiek. Nadal mamy bajzel w przestrzeni kosmicznej. I jeżeli chodzi o naszą załogę, no to tutaj możemy spotkać zarówno starych przyjaciół, jak i spotkać nowych. W gruncie rzeczy wykonujemy rzeczy podobne do poprzedniej, podobne misje, jak w jedynce. Aczkolwiek mamy tutaj bardziej rozbudowane wszystko. Mamy tutaj bardzo fajnie rozwinięty scenariusz, który rozwija się i zmienia w zależności od naszych decyzji i frakcji, jaką wybierzemy. Możemy wybrać trzy różne. Jeżeli chodzi o same scenariusze, same fabuły, no to mamy tutaj różne podejścia. Możemy zaczynać grę wielokrotnie i w podobny sposób przechodzić ją, acz nie identyczny. I za każdym razem mamy coś innego. Możemy też zrobić te same rzeczy, natknąć się na te same cele misji, bądź nie. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Bardziej rozbudowana funkcja naszej bazy. Bardziej ciekawa. Baza jest teraz bardziej, no nawet nie przydatna, tylko bardziej funkcjonalna, bardziej można nią sterować. No tak samo myśliwce, bardzo fajnie rozwinięte. No niestety tutaj w tej części również nie ma multiplayera, co jest dla mnie trochę przykre, bo można by pograć z innymi, a tutaj no niestety się nie da. Jeżeli chodzi o bazę, no to tutaj możemy nią sterować i jak myśliwcem, mając dwóch pilotów. Nowe myśliwce, oddziały najemnicze, które możemy wynająć za odpowiednią kwotę. No, naprawdę bardzo dobre rozwinięcie pierwszej części. Bardzo ciekawa kontynuacja. Bardzo ciekawe fabuły, kilka różnych zakończeń, kilka różnych podejść, tras fabularnych i scenariuszy. Naprawdę bardzo ciekawa gra, choć z 2006 roku, to do dnia dzisiejszego bardzo przyjemnie mi się w nią gra. Zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej, chociaż bardziej się przyzwyczaiłem ostatnimi czasy do gry w angielskiej wersji. I tutaj naprawdę polecam obie wersje, bo w obu wersjach tak samo przyjemnie się gra, tak samo przyjemnie się zagłębia w ten świat. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!